w rezonansie tak, z prawami czasu i przestrzeni. One dają człowiekowi nie tylko możliwość spowolnienia procesu starzenia, co już jest nie byle jakim osiągnięciem, a ja jako gerontolog mogę potwierdzić, że są tu duże możliwości. Mało tego, życie, długość życia człowieka też jest elastycznym procesem. To nie jest tak sztywne, jakby się po prostu chciało, czy nie chciało. I technologię dostrojenia nie tylko można zastosować w stosunku do chorych. Nie trzeba czekać, aż się zachoruje. To nie jest najwyższy poziom, czekania na zachorowanie. Jednym z praw uniwersalnych, oczywiście o tych prawach uniwersalnych nie będziemy szeroko mówić, dlatego że one są tu wymienione w tej broszurze przesłanie choroby, a rozjaśnimy je szerzej w następnej publikacji. W każdym razie z naszego rozeznania wynika, że to, co człowiek może na Ziemi osiągnąć, poziom dostrojenia, który może to osiągnąć, to dostroić się i zrozumieć te 12 bazowych, uniwersalnych praw, które tutaj wymieniamy. Oczywiście z tym można polemizować, jesteśmy na to przygotowani i otwarci. Niemniej jednak, jeśli kto potrafi inaczej sformułować te prawa, proszę bardzo. Co ciekawe, o tym, skąd, z jakiego źródła wynika znajomość praw uniwersalnych, tak sformułowanych, mówi kolejna broszura o dość prowokującym nazwaniu Przesłanie słowiańsko-hebrajskiej historii. Także proszę to głęboko przeanalizować, dlatego że z tego wyciągniecie Państwo jeszcze wiele dodatkowych wniosków. Także technologie dostrojenia dają możliwość przyspieszenia swojego rozwoju. To jest to, co jest naszym marzeniem. Profesor Aleksandrowicz, taki polski hematolog, a jednocześnie ekolog, filozof, powiedział, że rola medycyny przyszłości to dbać o mózgi ludzi, o mózgi rządzących, żeby lepiej podejmowali lepsze decyzje. To dotyczy każdego człowieka, żeby każdy umiał zarządzać swoim obszarem, swoim potencjałem. Jedno z praw uniwersalnych, na które zwracam uwagę, jest to prawo konieczności rozwoju. Jest to prawo konieczności rozwoju. Część chorych, czy część pacjentów, to są chorzy z powodu naruszania tego prawa, którzy mając wysoki potencjał, którym dały im geny i inne okoliczności, nie wykorzystują go. To jest karalne, trzeba sobie powiedzieć, i oszczędz, tak, że karalne jest niewykorzystywanie swojego potencjału. I to bardzo jest karalne. Dlaczego w tej broszurze eksponujemy już na okładce kręgosłup? Otóż odkrycie technologii dostrojenia było możliwe dzięki rozpoznaniu roli kręgosłupa. W naszym zrozumieniu, a co możemy udowodnić, kręgosłup pełni rolę makroanteny namierzonej na przestrzeń. Jak powiedzieliśmy już, że energia życia pochodzi z przestrzeni. Nie powiedzieliśmy jeszcze, że jedzenie jest źródłem, tylko dodatkowym źródłem energii. Kiedyś to by budziło jakieś kontrowersje. Niemniej jednak istnieje grupa ludzi, tak zwani bretarianie, którzy dowodzą tego. Którzy dowodzą tego, po prostu żyją bez jedzenia. Czyli udowadniają, że jest to możliwe. Oczywiście nie jest to najwyższy poziom i my tego specjalnie nie propagujemy, ale wykorzystujemy jako argument, że życie jest możliwe
dzięki korzystaniu z jednego źródła energii. Każdy człowiek korzysta z tej energii. Jedzenie jest źródłem tylko albo aż dodatkowej energii, ale niezbędnej do pełnego, można powiedzieć, życia na Ziemi. Jedzenie jest niezbędne do produkcji tak zwanej energii emocjonalnej. Bez tego ludzie mają deficyt życia uczuciowego. To nie jest najwyższy poziom. Uczucia są nam niezbędne do zrozumienia przesłania życia. Dlatego co do sposobu odżywiania, trzeba powiedzieć, że on powinien być dostosowany do stanu psychoemocjonalnego pacjenta. Tu nie ma żadnych sztywnych reguł. Oczywiście my naszym pacjentom mówimy, czy udzielamy jakiś rad, dostosowany konkretnie do ich sytuacji. Także jakichś sztywnych reguł w tym obszarze nie ma, bo być nie może. A zatem głównym źródłem, można powiedzieć, energii życia jest przestrzeń. A jeśli kręgosłup jest anteną, tak, to sposób przyjmowania, czy jakość przyjmowania tej energii z przestrzeni i rozprowadzania jej w organizmie, bo również to jest w części rola kręgosłupa, zależy od stanu czy stopnia dostrojenia tegoż instrumentu. Tymczasem różnego typu sytuacje w naszym życiu, nie tylko fizyczne przeciążenia, urazy, wstrząsy, ale różnego typu emocjonalne sytuacje, albo przeżywane przez nas nieadekwatnie, o tym chciałem powiedzieć, czyli przeżywane przez nas nieadekwatnie, powodują blokowanie pewnych poziomów, pewnych segmentów kręgosłupa i w konsekwencji rozstrojenie tej anteny i ograniczenie sprawności przyjmowania, przyswajania energii z przestrzeni. Od poziomu naruszenia tej anteny, poziomu rozstrojenia, czasu trwania tegoż zjawiska, zależy problem choroby czy zdrowia. Zależy również, ten poziom wyznacza, to już wynika z anatomii człowieka, ten poziom wyznacza narządy, które będą miały problemy. To wynika wprost z anatomii człowieka, z anatomii kręgosłupa. Także nazywamy kręgosłup nieprzypadkowo Biblią życia. Można go nazwać Biblią zdrowia. W kręgosłupie wszystko napisane, tylko trzeba umieć czytać ten zapis. Radiogram nie wystarcza, muszę powiedzieć. Radiogram pokazuje już grube naruszenia. Albo manualne badanie, to do tego trzeba mieć pewne zdolności, czy pewne doświadczenia. Albo pewnego typu systemy diagnostyczne, na przykład taki, który funkcjonuje u nas, to jest system NASA, który pozwala wykrywać blokady w odpowiednich segmentach, czy odpowiednich poziomach kręgosłupa. Także w naszych technologiach zwracamy wybitną uwagę na kręgosłup. Dlatego, że kręgosłup bierze na siebie, można powiedzieć, wszystko. Tu jest zapisana historia naszego życia, zapisana w formie blokad, przeciążeń i tak dalej. To sprowadza się do naruszenia roli czy rozstrojenia jej w roli anteny. W tym kontekście należy ten kręgosłup rozumieć. Już neurologiczne rozpatrzenie roli kręgosłupa prowadzi do poważnych wniosków. I współczesne kręgarstwo, które niestety znalazło się w dziwny sposób, można powiedzieć, w opozycji z klasyczną medycyną, częściowo pojmuje to zjawisko, ale tylko częściowo. Strategiczna rola kręgosłupa wynika i z jego anatomii, tak, i z jego fizjologii, i wynika z jego roli bycia anteną namierzoną na przestrzeń. Proszę pamiętać, że kręgosłup to jest makroantena. Jeżeli jest makro, to znaczy są i mikroanteny. Mikroanteny to spirale.